Witam Zielonych w serii dla Zielonych. Playlistą tej serii są tak naprawdę trzy skrzynki i wózek narzędziowy. Pierwsza skrzynka, 21 elementów, zawiera takie bajerki. Tutaj macie kilka oczywistych rzeczy, no i około 5 wcale nie takich oczywistych. Dzisiaj zaczniemy od tych. Druga skrzynka to już 36 elementów, więc będziemy mogli popsuć więcej rzeczy. Dzięki temu będzie jeszcze ciekawiej i kilka kolejnych trików. No i trzecia też ciekawe opcje zawiera. I tu jeszcze dwa kolejne triki. Czwarta jest tam, wózek znacie, ale nim będziemy pracować dalej w szkole serwisanta. Zaczynamy od łamania łyżek. Dobra, ściągamy koło. Ok. To są łyżki do opon. To są łyżki do opon. To są metalowe łyżki do opon downhillowych albo tych z wkładkami antyprzewiciowymi, bardzo ciasnymi. Rzadko ich używamy. Za moment pokażę Wam, jak sobie radzić, jeżeli nie macie łyżki do opon w jakichś ekstremalnych sytuacjach. Bądźmy szczerzy, zdarza się. Ale dobra łyżka do opon powinna posiadać dwa końce. Koniec od opony z takim haczykiem, żeby podnieść stopkę opony, i koniec od szprychy, tak żeby zahaczyć o szprychę. W taki sposób, czy też w taki sposób, ale łyżki łamiemy od tej strony. No i w celu złamania łyżki i nieściągnięcia opony należy po spuszczeniu powietrza od razu zapakować na maksa łyżkę do opony. To jest błąd, poważny błąd. Zanim użyjesz łyżki, musisz wcisnąć oponę, a w zasadzie jej stopkę, do środka obręczy, na jej środek, do centrum obręczy. No inaczej tego nie mogę wyjaśnić. I robimy to tak. Zrobione. Teraz czujecie, że opona się pomarszczyła, jest luźna, bo wciśnięta do środka, nie jest napięta. I teraz strona od opony. Na wysokości wentyla opona nie wchodzi tak głęboko, właśnie ze względu na wentyl, dlatego zaczynam zaraz za wentylem, nie przed, a za, i idę sobie w tym kierunku. Teraz dla własnej wygody zahaczasz drugą stronę łyżki o szprychę. I używam teraz drugiej łyżki. I teraz... easy peasy. Druga część opony powinna zejść teraz bez problemu. Tada. Czy da się to zrobić bez łyżek? No da się. I pracujemy nad oponą na całej jej długości. Tak, żeby była jak najluźniejsza. Używam teraz palców zamiast łyżek. Wyciągam oponę i wycisnę ją ponad obręcz. Można. No dobrze, ale jeżeli ktoś nie ma mocnych palców, albo opona jest ciaśniejsza, czy można do tego użyć zamiennika łyżki do opon, czyli łyżki stołowej albo widelca? Można. Papier jest naprawdę mocny. Ok. Tu zaczynam. Ta-da. Nawet mamy specjalnego feature'a do szprychy. So. Ok, zobaczmy, czy są rysy. Żadnych rysek. To nie jest moja rysa. No i tak działają łyżki do opon. Wiecie, że mają dwie strony i wiecie, że najważniejszym elementem w całej pracy jest tak naprawdę wciśnięcie opony do środka obręczy, a nawet wciskanie jej cały czas w trakcie wyciągania tej stopki z obręczy. Wtedy niczego nie złamiecie, niczego nie porysujecie. Można to zrobić ręcyma własnymi, a można też użyć sztućców. W konsultacji wiecie z kim. Następny odcinek dla Zielonych to bacik. Jak i do czego użyć bacika? Jak wykonać go samemu? Albo jak poradzić sobie ze ściągnięciem kasety bez bacika? See ya!